chcę powiedzieć o tym, co się pojawiło nowego w pakiecie Java Util Current Atomic. Znany wam pakiet? Atomic Feature? Więc chciałem pokazać kawałek kodu. Dobra, na początek będzie mała data, bo zostało to wypchnięte. Otóż jest powiązanie ze starym antyatomem. Powiedziałem, że nie mamy tylko tak? Ok. Atomic Integer znana nam zapewne. Znalazł już tak. Teraz chciałem zrobić rzecz banalną, to znaczy chciałbym podwoić to, co się znajduje w tym Atomic Integer i chciałbym to zrobić atomowo, ponieważ jest to Atomic Integer. Więc mogę zrobić tak. Obecną wielkość, ona jest jakaś tam. Nazwę sobie jakąś troszeczkę sensowniej. I mogę przypisać do atomu tą samą wartość, razy 2. I mam nadzieję, widzicie, że ten kod nie jest poprawny, ponieważ nie jest atomowy. Teraz pytanie, czy wiecie, jak to poprawić? Kojarzycie, Ami? No właśnie, więc pozwolę sobie napisać, tylko po to, żeby wam pokazać, ile to jest roboty. Więc tak, powinienem użyć conference set. Dałem sobie 3 minuty, mam nadzieję, że zdążę. I ustawiam poprzednią wartość i ustawiam nową wartość. I może jak pamiętacie, conference set wraca w boolean. Czyli ja teraz muszę sprawdzić, czy to conference set mi zwróciło na pewno prawdę. Ale samo ich nie wystarczy, dlatego że teraz muszę powtórzyć, jeżeli się nie udało. I wiem skądinąd, że potrzebny będzie do while ten warunek. Nie do końca to chciałem. W tym warunku pozostaje tutaj, to rozwijam, to przesuwam tutaj. Jest chyba ok. Czekajcie, tylko zerknę. Czytam poprzednią wartość, ustawiam, potem ten tak. To jest kawałek kodu, który musieliśmy napisać w poprzedniej Javie, żeby atomowo przeczytać i zmodyfikować to, co znajduje się w atomowym liczerze. I teraz uwaga, Java 8. Ja znam update and get jest. Update and get. Bieżąca wartość. Nowa wartość. Już. Tak. Ok, to jest rzecz numer jeden. To naprawdę będzie krótko. Rzecz numer dwa nazywa się Atomic Adder. Proszę, Long Adder. I to jest taka klasa, która generalnie robi to, co Atomic Integer, tylko robi to lepiej. Robi właściwie mniej. Znaczy, jedyne, do czego ona jest dobra, to do zliczania. Cały jej API to jest increment oraz chyba end. Tak. To jest wszystko, co można z nią robić. Jeszcze można ją oczywiście przeczytać wartość. I można oczywiście jeszcze z tej klasy zresetować. I to tyle. Więc pytanie, po co nam taka klasa, skoro Atomic Integer już to robi i obie klasy są bezpieczne wątkowo. Różnica kryje się w implementacji. Otóż long adder jest zaimplementowany w taki sprytny sposób, że to jest nie jedna zmienna, tylko cała tablica zmiennych i różne wątki piszą do różnych zmiennych, a potem jak sumujemy je, czyli kiedy robimy long value, spróbuje się jakaś metoda sum i ona w pętelce będzie szła po wszystkich, którzy nazywa cell. Ona sobie w pętelce będzie zliczała wiele liczników jednocześnie. Dzięki temu, jeżeli mamy bardzo wiele wątków, bardzo wiele wątków pisze jednocześnie, jednocześnie inkrementuje ten licznik, to zamiast rywalizować o jedną zmienną jednego inta, czy jednego longa, jak w przypadku Atomic Long, to mamy cały zbiór tych zmiennych i dopiero w chwili, kiedy czytamy, to one są wszystkie zbierane i sumowane. Bardzo fajne rzeczy, że je potrzebujemy bardzo dużej wydajności. I ostatnia klasa, o której już nie opowiem, dlatego że ona jest bardzo prosta, ale trudno zrozumieć, co robi. Long Accumulator. I ona służy do akumulowania wartości. Ona się nadaje też do zliczania, czyli jeżeli chcemy inkrementować. I nadaje się też do wielowątkowego, na przykład znajdowania minimum albo maksimum. I działa to w ten sposób, że minimum i maksimum jest liczone też w wielu zmiennych. I potem, kiedy chcemy znaleźć minimum globalne, to szukamy minimum po wszystkich tych zmiennych, takich mniejszych.
Ona jest dość skomplikowana i jest bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o to, co muszę robić. Natomiast w tych kilku przypadkach, czyli znajdowanie minimum, maksimum, zliczanie i tak dalej, jest bardzo, bardzo szybka, dużo szybsza od Atomic Imagera. I to tyle. Dziękuję.